A już jesteśmy live w ogóle, i tak. Czyli zaczynamy tak naprawdę. Ja tu widzę live, no to jedziemy w takim razie. Mamy wszystko. Ej, słuchajcie, wszyscy, czy mi wszyscy słyszą? Bo tak, ja nie jestem do końca pewny, bo tak widzę tutaj troszeczkę na YouTubie, że jest teraz jesteśmy live, ale nie. O. My cię słyszymy, Miłoszu, głośno i wyraźnie. Nie wiem, czy cię słychać na YouTubie, to już muszą ci powiedzieć w komentarzach ludzie. Dobra, już tam, tak, już. 3 minuty opóźnienia. Właśnie tak czekam na te komentarze, bo tak nie widzę też ludzi, więc nie wiem, czy ja wszystko widzę. W każdym razie zaczynamy. Witajcie w 6 odcinku SEO Surgery Polska, organizowanym przez Semrush. Moje imię Miłosz Krasiński i dziś przeprowadzę z wami kolejny webinar, który poruszy kolejne zagadnienia SEO, ale nie tylko. Dzisiejszą wiedzą podzielą się ekipa z nowej agencji Onely z Wrocławia. Zanim to zrobię, chciałbym po prostu się zapytać, kto pisze z Warszawy, kto z Wrocławia, kto z północy, kto z zachodu Polski na czacie. Pisujcie miasta. Dobra, to może nie wiem, czy wiecie, to dla tych wszystkich, którzy nie są oznajmieni, Onely to nie jest niekoniecznie nowa agencja, tak? To jest Bartosz Góralewicz i jego techniczna ekipa, tak? Z tego, co ja wiem, to było wcześniej Elefate, ale teraz jest, podzieliliście się tak, Bartosz, wy się podzieliliście tak, że Onely jest bardziej techniczną agencją, tak? Ale to jest nadal... Czyli mówiąc bardzo prosto, no my jakby tworząc z Wojtkiem Elefate w 2013 plus minus, stworzyliśmy agencję, która wtedy była dość ścisła, bo my robiliśmy, w sensie mój zespół robił SEO, głównie techniczne SEO, Wojtek robił content marketing. I z czasem, kiedy no, zaczęliśmy pracować już z enterprise'ami, nasze działania stały się tak bardzo techniczne, że no, z punktu widzenia marketingowego i budowania marki, agencja, która jest agencją no, kreatywnego content marketingu, wirusowych treści i budowania treści, które zdobywają naturalnie, bez żadnych tam pomocy, że tak powiem, płatnych linki. A z drugiej strony nasze działania, które były taką pracą, wiesz, hand in hand z deweloperami, no to stało się troszkę zbyt szerokie. Trochę tak jakby się taki sklep, który sprzedaje rowery i drzemy, nie? No rozdzieliliśmy się na dwie marki po prostu. No dalej jesteśmy w tym samym biurze, Wojtek siedzi tam jakoś 5 metrów w tamtą stronę. No ale rozłożyliśmy się na dwie spółki, dwie firmy, aby troszkę to lepiej poukładać. Świetnie, czyli po prostu z punktu, to jest taki czysty branding, z punktu takiego strategicznego taka decyzja zapadła, tak? Halo, ja się sam zmiutowałem. Tak. Znaczy to było tak, no szczególnie też, że mamy troszkę, zaczęliśmy trochę innych ludzi targetować, trochę inny mamy, jeśli chodzi o klientów. Więc to po prostu zrobiliśmy jako też, że Onely teraz idzie bardzo, bardzo w stronę techniczną, no skupiamy się i na performance, i na JavaScriptie, troszeczkę nowych rzeczy będziemy niedługo jeszcze ogłaszać, więc jakby jest to taki naturalny ruch i zresztą plusem dla nas największym jest to, że nasi klienci całkowicie to zrozumieli, przyjęli to bardzo fajnie i dobrze to idzie. Dobrze, no to no właśnie to chciałem tak jakby wyjaśnić, tak, dla tych wszystkich, co jakby nie wiedzieli na pewno, bo to jest taka dosyć nowość na rynku i nie tylko w Polsce, prawdopodobnie też na całym świecie, bo jakby nie patrzeć, jesteś no, znany JavaScriptem, mastersem, jako chyba właściwie jedyny, właściwie z niewielu jest SEO ludzi, których znamy, którzy tak bardzo ultra się znają na JavaScriptie albo, że tak powiem, ewangelizują ten JavaScript i SEO. I tak też ja pamiętam, jak cię zacząłem tak jakby bardziej na internecie jakby tak, wiesz, dowiadywać się o tobie więcej, to zawsze ten JavaScript wyskakiwał i to jest taki keyword numer jeden na ciebie, wiesz, jak piszę SEO JavaScript, to Bartosz Góralewicz wyskakuje zawsze. Także... No byliśmy z tym pierwsi, tutaj mieliśmy no, trochę szczęścia, trochę może jakiegoś takiego, trochę intuicji, bo byliśmy pierwszą agencją na świecie, która w ogóle zaczęła w to JavaScript SEO wchodzić. I pamiętam, że na pierwszej konferencji jeszcze gdzieś w Australii, jak zaczęłam o tym mówić, to te ludzie się śmiali, że to jest taki temat, który nigdy nie ruszy. No w tym momencie no już to wybuchło i myślę nawet, że już niedługo może ten JavaScript SEO umrzeć za rok, dwa, trzy.
jak Google zacznie go indeksować już tak normalnie, ale mieliśmy bardzo, bardzo dużo szczęścia z tym, trochę takiego wizjonerstwa jakiegoś dobrze trafionego w 2016 to się zaczęło. Powiedz mi jeszcze tak jedną rzecz, czy to jest prawda, ja już nie pamiętam do końca, ale chyba kiedyś rozmawiałem w Krakowie z Robertem Niechciałem i on mi mówił, że nie wiem czy to on, ale mówił mi, wspominał, że Bartosz jak zaczynał karierę SEO, to ty robiłeś audyty dużych takich firm enterprise'owych i robiłeś po prostu treści w internecie, mówiąc na przykład, że firma taka, taka i taka duża enterprise'owa po prostu robiła, ma tutaj audyt, to jest mój audyt zrobiony jakby przeze mnie, tak, czyli przez ciebie i pisałeś jakie w ogóle tam rzeczy mogliby oni, z czego mają te problemy i tam porównywałeś ten ranking i tak dalej, czy to jest właśnie, to był taki twój... Jestem na pewno ziarnko prawny. Z Robertem znamy się z czasów, kiedy od Roberta kupowałem serwery. No, dojdziemy do tego, po co kiedyś jeszcze może, tak, ale tak, tak. Osoby, które znają Roberta, wiedzą. Tak, tak, tak. Po co się w 2010-2012 kupował od Roberta serwery. Ja wtedy, jakby my podjęliśmy taką życiową decyzję o zakończeniu pewnego etapu, który tam masz w naszych fanfaktach spisany, rozwoju agencji, że tak powiem. I dostaliśmy taką opcję, że musieliśmy zanalizować, jakby pracując z Link Research Tools, oni chcieli zrozumieć, dlaczego Expedia spadła. No i udało nam się, jakby mi się udało dostać ten temat, bo tam Forbes o tym pisał, USA Today, no i w ciągu tam kilku dni napisałem analizę na ponad 100 stron tego spadku, nie? Co się stało przez to, że mając narzędzia do budowy pewnych rodzajów linków, no było nam dość łatwo to jakby odkodować, nie? Czyli zrozumieć, co oni nałobuzowali, żeby na ten spadek zasłużyć. I faktycznie to był taki moment przejścia, że tak powiem, z tych naszych afiliacyjnych działań do już takiego bardziej technicznego działania, ale to był niestety krótki okres czasu, bo to było może pół roku, kiedy faktycznie tych case'ów trochę od nas wyszło. No. Czyli w ten sposób, czy to był taki twój growth hack na wejście takiego, że tak powiem, SEO international, takiego że na international, to, tak? Bardziej nazwał takim dużym łutem szczęścia, po prostu ktoś, wiesz, no po prostu my się nie spodziewaliśmy skali tego, nie? My z tego jednego artykułu o Expedii, no zebraliśmy wtedy klientów na półtora roku działania, nie? Więc to było tak, wow. No wtedy mieliśmy duże, duże szczęście, jak pisaliśmy na artykułem ja, Wojtek i mieliśmy na pół etatu gościa, który nam WordPressy klepał, więc to były dwie osoby, no w tym momencie dobijamy do 50, więc to wiesz, to się, znaczy jako Elevating Only razem, więc to tak dało nam naprawdę taką skocznię. Czyli jeden artykuł i taki po prostu wzrost. Tak, dokładnie. Niestety nie udało nam się tego powtórzyć na razie. No, szukamy następnego takiego. Ale to jest właśnie chyba to, że to jest naturą growth hackingu, że on po prostu jest czasami raz i on się po prostu nie powtarza. Nie można go by jakby do końca powtarzać, że to jest właśnie chyba to jest ta taktyka, która no, albo to jest łódź szczęścia, albo to jest czasami też dużo roboty, tak? I wypuszczacie właśnie w tym momencie w odpowiednim czasie do odpowiedniej audiencji i po prostu to chwyta. I nie można jakby czasami tego powtórzyć, co chyba jest. No taka jest moja opinia, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. No to ja cię nie słyszę. Jak najbardziej się zgodzę. Wiesz, teraz mamy... Słyszysz mnie teraz? Jak najbardziej się zgodzę. Teraz cię słyszę. Teraz mamy cały dział research. Teraz mamy cały dział research and development, który właśnie Tomek prowadzi, który jest tutaj dzisiaj z nami. Więc teraz jakby jesteśmy nastawieni na to dość mocno, mamy, wiesz, dużo eksperymentów, no i udało ci kilka razy wirusowy eksperyment zbudować faktycznie, no, po 40-50 tysięcy przeczytań, że tak powiem, ale konwersji takich jak z artykułu Expedii nam się powtórzyć nie udało. Dobrze, świetnie, w ogóle świetna wiedza i fajnie, że się z nami tym podzieliłeś, na pewno to jest coś takiego interesującego, gdzie na pewno teraz się głowimy, a okej, bo każdy mówi o content marketingu i tak robimy te treści, ale no takie trochę zapewniają te treści, one są fajne, bo można zrobić tam internal linking do nich, ale tak naprawdę nic się z nimi nie dzieje, tak? Zresztą widzimy po Google Analytics, jest trudno naprawdę coś takiego też wymyśleć, czyli jesteś na pewno zdania takiego, że czasami raz na miesiąc jeden dobry artykuł i wystarczy, tak? Tylko później jest problem z szerowaniem i żeby ludzie to też czytali, tak? Żeby było ten audience był tak zdefiniowany. Znaczy, powiem ci, widzisz, no teraz tutaj z Wojtkiem mamy taką dyskusję, bo Wojtek zajmuje się content marketingiem. My nigdy w historii naszej nie szerowaliśmy jakoś, nie robiliśmy żadnego outreachu naszego kontentu.
Artykuł nasze JavaScript SEO w rekordowym momencie miał chyba 500 referujących domen. Sama strona eksperymentu miała chyba 200. Więc tutaj to da się powtórzyć. My mieliśmy, powiedzmy, nie wiem, 4-5 takich artykułów, które miały 200, powiedzmy, referujących domen plus naturalnie. Po tylko jednym tweecie z mojej strony po prostu ludzie się tym zainteresowali, więc zbudowanie tego jest ciężkie, Tomek ci może powiedzieć z pierwszej ręki, ale, ale da się to zrobić. I jest warto, czyli jednak po prostu zawsze dobrze być, trzymać się tej strategii i nie odchodzić jakby, tak jak wiele ludzi robi, że co 3 miesiące coś zmienia, lepiej po prostu wytestować to dobrze przez jakiś czas i trzymać się tego i to prędzej czy później przyjdzie do ciebie, tak? Bo to jest właśnie ta trochę takie, no branding ma takie podejście, tak? Że jest ta konsystencja zachowana. Znaczy, my mamy zawsze taką jedną, już kończąc, bo nie chcę tego też ciągnąć jakoś, ale mamy taką jedną prostą zasadę, że jeśli stworzymy eksperyment, czy stworzymy jakiś research paper, czy cokolwiek, co na tyle zmienia kierunek tej branży, czy tego ruchu, jak budujemy eksperymenty, to też jest nasze pytanie, że wszyscy, którzy to robią, muszą ten artykuł przeczytać. A więc na przykład no, nasze eksperymenty JavaScriptowe były takie, no, że John Mayer stworzył grupę na Google, tam czymś tam, adresujący problemy JavaScriptowe. Rozmawiając zresztą z Johnem Mellerem, mówił jasno, że oni nie mogli mówić wcześniej o JavaScriptie, dopóki my nie zaczęliśmy robić eksperymentów i no, oni mieli już jakiś taki większy punkt przełożenia na to, żeby o tym zacząć tą dyskusję, więc to jest paradoksalnie to dość prosta reguła, nie? Więc zacznij zrobić eksperyment albo informacje, które wszyscy w danej branży muszą przeczytać, żeby zmienić swoje działania. Świetnie. Słuchaj, dzięki ci wielkie za takie w ogóle wprowadzenie. To ja może teraz się zajmę szybkim i taką biografią Marii i Tomasza przedstawię reszcie. I jeszcze może coś tam napomknę o tobie, bo mam parę ciekawych fun faktów. Chociaż już tak naprawdę odpowiedziałeś na moje pytanie, bo zawsze chciałem się tak dowiedzieć, jak to jest i to wszystko, więc dzisiaj jest taka była okazja. A więc ja przejdę teraz do Marii. Maria, jesteś z nami? Tak, tak. Słychać mnie? Słychać się, tak, idealnie. Maria, jesteś Head of SEO w Onely, a wcześniej byłaś Senior SEO Specialist w Elefate. Dokładnie. Twoim branżowym konikiem jest optymalizacja struktur, rozwiązywanie nieoczywistych problemów i uwaga, nie zgadzanie się z Bartoszem. Fun fact. To moja codzienność, to moja codzienność. Także dyskusja. Wiecznie dyskusje i najczęściej mamy zupełnie różne zdania, co ciekawe. Najczęściej z takich dyskusji no, wychodzi coś ciekawego, całkiem inny pomysł i całkiem inny punkt widzenia. Ale zdarzają się sytuacje, że muszę przyznać, Bartosz, miałeś rację. Nie lubię tego, ale bywa. Fun fakty, widzę, że tak. Masz lubić gotować, no to jest... Aha. Jeśli masz dobry humor, to lubisz gotować. Gotujesz, tak. Gotujesz też tam, nie wiem... Dla chłopaków czasami w SEO też? Nie, wiesz co, muszę powiedzieć, że jestem wegetarianką, a reszta tutaj, mięsożerni. Tak, aha, więc to by no, nie przeszło. To nie macie wspólnej linii. Dobra, wolny czas uwielbiasz spędzać w górach w każdej formie wędrówki via ferraty. Co to są ferraty? Ja tego nie wiem. Wiesz co, to są żelazne drogi. To są... Tak. W wysokich górach gdzieś trasy wytyczone po szlakach takich mniej dostępnych, masz liny, idziesz z uprzężą, kaskiem zwykle i tutaj już trzeba troszeczkę no, się powspinać. I wtedy jak chodzisz na te feraty, też wciąż myślisz o JavaScriptie, SEO. Wtedy właśnie nie, w końcu to jest ten czas, kiedy mogę nie myśleć o JS-ie. Dobra. Tomasz, jesteś z nami? Tak jest, jestem. Słychać mnie? Tak, słyszę cię bardzo dobrze. Świetnie. Head of Research i Development w agencji Onely. Na co dzień zajmujesz się tworzeniem eksperymentów i pisaniem wiralowych artykułów o SEO. I dokładnie. Uwaga, od niedawna latasz po Europie i mówisz po konferencjach. To jest bardzo ciekawe. Powiedz mi coś więcej o tych konferencjach, jakich będą, na jakich będziesz. Okej, no to kwietniu zacząłem cykl konferencji. Czyli tutaj pojechałem właśnie na SMX do Monachium. Mhm. Później w maju pojechałem na konferencję na temat JavaScriptu, gdzie również byłem prelegentem i prawdopodobnie coś się szykuje na wrzesień, ale to jeszcze zobaczymy. I wszystko mówiłeś na temat właśnie tych takich stricte JavaScriptów, tak? Znaczy w Londynie było na temat JavaScriptu, a
W Monachium miałem fight z Barrym Adamsem na temat ampów. Aha, fajnie. Dobra, to też Barry Adams, i wszystko jasne. To mam jeszcze napisane w fanfaktach o tobie, że twoją ulubioną dyscypliną jest stalkowanie Johna Mullera na Twitterze, ponieważ jest to jedna z nielicznych osób, którego tweety są lajkowane przez Mullera. Powiedz mi coś na ten temat, to jest bardzo ciekawy fanfakt. Nie, no tak, chciałem, żeby było dosyć żartobliwie, no ale generalnie John Mayer też jest jednym źródłem informacji na temat tego, jak działa Google, też chętnie się dzieli tą wiedzą. Czasem oczywiście trzeba brać na to poprawkę, gdyż jego odpowiedzi są generalne, mogą nie dotyczyć konkretnego case'u, ale warto na pewno się posiłkować tutaj wiedzą Johna Mayera i lubię go czasem o pewne rzeczy dopytać, pocisnąć. Znaczy pocisnąć w sensie nie takim po prostu, że coś tam robi źle, tylko po prostu dopytać się na temat jakiejś ciekawej kwestii. Tak, tak delikatnie, sarkastycznie, no, tak fajnie. Tak prawidłowo, jak to się mówi. Prawidłowo. Tak, dobra. Fanfakty zostawiamy później, jak dojdziemy do Bartosza. Są bardzo ciekawe. I zacznijmy teraz od Marii. Maria, jesteś gotowa z prezentacją? Tak, jestem gotowa. No dobra, no to robimy share'a. Dobra, no to... okej. Dajcie znać, czy widzicie mój nie, screen. Ja jeszcze nie widzę nic. A coś się chociaż ładuje? Dobra, teraz jest, teraz widzę, tak? Wszystko widzę, sorry. Dobra, no to co, myślę, że zaczynamy. Tak, tak. Dobra, ja podczas swojej analizy przyjrzałam się stronie ram.pl. Jest to e-commerce o dość ograniczonym asortymencie, w tym sensie, że sprzedają ramki i tylko ramki, ramki w różnych wymiarach, rozmiarach, kolorach, z różnego tworzywa. I to jest właśnie ich główny fokus. I od czego zaczęłam? Zaczęłam od spojrzenia na ich widoczność. I to, co pierwszą rzecz, jaką widzimy, to po długim okresie spadków, wzlotów i bardzo długim trendzie spadkowym, po marcowym update'cie strona poszybowała do góry. Żeby się przekonać, co tak naprawdę, jakie keywordy zyskały na widoczności, porównałam okres sprzed update'u z tym, co mamy teraz. No i zobaczmy tutaj, że to była naprawdę dobra zmiana dla tej strony, bo większość z tych słów to bardzo takie, no dość ogólne frazy, ale myślę, że te, na których zależy właścicielowi strony. No i z pozycji gdzieś trzeciej, czwartej strony przepchnęli się na pierwszą, drugą, więc to jest duży, duży wzrost. To, co na pewno rzuca się w oczy przy analizie keywordów, to, że jest mało long taili, jest mało dokładnych zapytań, a jeśli już się pojawiają, to często landing, na który strona rankuje, jest niedopasowany. W sensie jest to jakaś ogólna strona, a nie najlepiej dopasowana kategoria. To mnie troszeczkę zastanowiło, zaczęłam grzebać troszeczkę po wynikach wyszukiwania i tutaj przykładowo po wpisaniu złote ramki na gdzieś pomiędzy pierwszą i drugą stroną pojawia się jeden z wyników wyszukiwania strony ram.pl i tutaj już widzę dwie rzeczy. Tutaj mamy katalog, którego wcześniej nie widziałam przeklikując się przez stronę, no i na końcu już tutaj widzę jakiś dziwny parametr, co już zwiastuje jakąś dziwną rzecz. Przynajmniej zwykle mam tutaj, jestem wyczulona na tym punkcie. No i po kliknięciu okazuje się, że adres, czyli landing page odpowiadający na złote ramki, przekierowuje na stronę kategorii głównej, ramki. Widać, że tutaj była jakaś przebudowa sekcji, możliwe, że jakaś forma migracji i według mnie nie poszło to najlepiej. To samo widzimy w przypadku produktów. Dany produkt ma zaindeksowane dwa adresy URL, stary, nowy adres URL, no i po wejściu na ten stary adres przekierowujemy, jest przekierowanie do kategorii głównej zamiast do odpowiednika, nowego odpowiednika. Tutaj co powinno się na pewno wydarzyć, no to przegląd tych starych przekierowań, sprawdzenie jakie są targety, no i według mnie to powinno zostać naprawione i powinny zostać dobrane lepsze odpowiedniki. OK, kolejna część to sprawdzenie wielkości strony. Weszłam sobie w sitemapę, w której było około 2000 adresów URL. Ustawiłam crawler na limit 80 000,
No i to, co mnie zaskoczyło, pierwsza rzecz, to 80 tysięcy to dopiero jakieś 22% całej struktury. Crawler znalazł jakieś 360 tysięcy. Okej, to już tutaj jest jasna informacja, co to są w takim razie za strony. To już wiedziałam, że może coś niedobrego się w tym kryć. No i miałam rację. Bardzo duża część stron to są dane z crawlera, statystyki z crawlera. Bardzo duża część stron to duplikaty. Włączając w to również główne strony kategorii typu ramka, ramki na wymiar, ale też mamy masę duplikatów w jakichś głębokich kategoriach. Widzimy, że ta strona ma 146 innych stron zawierających identyczny lub prawie identyczny content. Tutaj jest właśnie przykład jednej z form duplikacji, jedna z bardzo popularnych form, trailing slash. Obie te strony to są dwa różne adresy, zawierają dokładnie tą samą treść, a różnią się tylko slashem na końcu. Kolejna forma duplikacji to jest klasyk, pierwsza strona paginacji, dostępny pod tym adresem, również zawiera dokładnie tą samą treść, co strona zerowa. No i kolejny przykład to są indeksowalne i crawlowalne wyniki sortowania, które generują właśnie adresy z tego typu parametrami. No właśnie, kolejna pula duplikacji, która mnie zdziwiła w sumie, to są wyniki wyszukiwania. Łatwo jest identyfikować po tym parametrze S. One są również crawlowalne, również indeksowalne i tworzą dość absurdalne czasami adresy URL. Co więcej, jeśli wejdziecie sobie na stronę, klikniecie w lupkę, pojawia się właśnie taki modal. Bardzo fajna opcja wyszukiwarki, ale jeśli spojrzycie tutaj, wszystkie te różne opcje wyszukiwania są podlinkowane. I tutaj patrząc w kod źródłowy, możemy zobaczyć, że ktoś próbował w jakiś sposób chyba zoptymalizować wyniki wyszukiwania poprzez dodanie takiego oto dziwnego atrybutu do linków. No index, no follow. O ile no follow faktycznie informuje wyszukiwarkę, że nie powinna przekazywać PageRanku do kolejnych podstron, tak w żadnym stopniu nie ma to wpływu na crawlowanie, przynajmniej w większości przypadków nie wpłynie to na crawlowanie, więc Googlebot nadal będzie odwiedzał te strony. I dodatkowo jest tej no index. Szczerze powiedziawszy, tej formy blokowania przed indeksacją nie znam. Jeśli chcemy zablokować stronę i nie pokazywać jej w wynikach wyszukiwania, no index dodajemy w sekcji head danej podstrony jako meta tag. No i tutaj już taka wisienka na torcie. Cała strona ma spory problem z pustymi stronami, listingi, które mają dosłownie zero produktów. I tutaj to, co się na pewno narzuca jako action point, to przygotowanie strategii indeksacji, crawlowania poprzez dodanie noindexów do odpowiednich stron i zmodyfikowanie pliku robots.txt. Ja zwykle tego typu akcje poprzedzam analizą ruchu z Google Analytics, bo często skutkuje to zmniejszeniem ruchu na stronie, aczkolwiek to powinno być kontrolowane i powinniśmy być przygotowani, ile ruchu tracimy, ale to jest też najczęściej mało wartościowy ruch. To są przypadkowe zapytania i nie doprowadzają do konwersji. Okej, kolejna kwestia to loader, który mnie zaciekawił. Po wejściu na stronie widzimy właśnie taki oto loader. Jakiś czas temu mieliśmy problem podobny u naszego klienta, który sprawił, że strona nie mogła być zaindeksowana poprawnie. No i tak, sprawdziłam sobie, jak strona renderuje się w mobile friendly testerze. No i Googlebot również widzi ten loader. Widzimy tutaj też masę timeoutów, najprawdopodobniej timeoutów dla różnych zasobów. I to jest obszar, który na pewno warto zgłębić i zaadresować. Pozytywnym elementem tego powiedzmy błędu, może to nie jest pozytywny aspekt, aczkolwiek skala tego błędu jest mniejsza, to fakt, że Google mógł poprawnie zbudować dom, zobaczył treść i mógł ją poprawnie zaindeksować. Więc to jest OK.
tutaj wniosek, jaki mi się nasuwa, to fakt, że ten loader, który jest zaimplementowany, to jest forma zaślepki, żeby nie pokazywać użytkownikom, że ta strona tak naprawdę dość wolno się ładuje. A to, że się wolno ładuje, tutaj mamy dowód z PageSpeed Insights dla jednego z produktów. I tutaj chciałabym skupić swoją uwagę na metryce Speed Index. Jest to metryka, która tak naprawdę odzwierciedla to, jak szybko strona wizualnie się ładuje. Tutaj narzędzie nagrywa proces ładowania się z tej strony i poklatkowo sprawdza, jaki procent strony w danym momencie jest wyrenderowany. Im mniejsza metryka, tym lepiej. I tutaj łatwo też to porównać z konkurencją. Wybrałam jeden z podobnych sklepów, również produkt, i tutaj widzimy, że wartość ta jest zdecydowanie mniejsza. Okej, przejdźmy może teraz troszeczkę w inne obszary analizy performance'u, bo jest nad czym działać. Tutaj widzicie wykres waterfall z web page performance testu. Ten wykres pokazuje tak naprawdę, jakie zasoby są pobierane przez naszą przeglądarkę podczas ładowania strony, w jakiej kolejności i jak długo są wykonywane. Taka ogólna zasada jest taka, że w pierwszym kroku staramy się wypchnąć te zasoby, które są potrzebne do wyrenderowania sekcji above default, czyli tego, co widzimy zaraz po wejściu na stronę, a reszta zasobów może być załadowana troszeczkę później. Tutaj przeglądając sobie ten wykres, zauważyłam dziwną rzecz. W pierwszym kroku pobierany jest HTML, to jest oczywiście normalne, ale troszeczkę jako drugi plik widzimy coś takiego. Sprawdzam sobie, co to jest, a okazuje się, że jest to jakaś taka grafika przedstawiająca ramkę, która nie występuje nigdzie na stronie. To jest dość dziwne. Kolejna pula zasobów, która jest zaraz na początku ściągana, to są również grafiki. Tym razem są to elementy filtrowania. Też to jest dość dziwne. I dopiero gdzieś na 10 pozycji pojawiają się CSS-y. CSS-y z natury są, blokują renderowanie, zatem staramy się je wypchnąć w miarę szybko, żeby móc pobrać i wykonać JavaScript. Tutaj jest to odroczone. No i jeśli spojrzymy na liczbę też tych plików CSS i JS, widzimy, że jest ich dość sporo, więc tutaj jedną z rekomendacji byłoby ich sprawdzenie, tak? Czy są wszystkie potrzebne, czy nie ma jakichś starych części kodu, które można byłoby odchudzić i tym samym ładować mniejsze paczki tych plików. OK, przechodzę teraz do kolejnego obszaru, struktura i architektura informacji. Na samym początku wspomniałam, że strona nie rankuje na longtaile. I szczerze powiedziawszy, troszeczkę mnie to nie dziwi. Tutaj mamy jedną z podkategorii, są to ramki drewniane. I w sumie jedynym indykatorem, że to są ramki drewniane, to jest właśnie URL i tutaj malutki fragment w breadcrumbsie. Jak widzicie, wiem, że to jest prosta H1, ale warto ją używać, warto ją optymalizować. Ta H1 pojawia się dosłownie na każdej stronie i w ogóle nie odzwierciedla tego, co jest na danej podstronie, więc prosta zmiana, a może dać fajny efekt. No i ostatni element, któremu się przyjrzałam, to karta produktu. Wydaje mi się, że tutaj jest czeka właściciela tego sklepu sporo pracy, ponieważ karty produktu są dość ubogie w treść, a z tego, co widziałam, konkurenci trochę lepiej sobie to organizują. Na pewno to, co bym rekomendowała, to wykorzystanie produktów do linkowania do wyższych kategorii. Dany produkt linkuje w breadcrumbsie do najwyższego poziomu kategorii, ok, ale mamy też również tutaj cechy produktu. Kolor miedziany. Sklep ma w swoich kategoriach ramki miedziane. Dlaczego by tego elementu nie wykorzystać? I według mnie byłoby to całkiem dobre rozwiązanie dla użytkowników, którzy może niekoniecznie będą zainteresowani tą ramką, ale chętnie by przyjrzeli inne miedziane ramki. No i ostatni element, którego brakuje mi na karcie produktów, to opinie użytkowników.
I tutaj właśnie widzimy, że strona ramka.pl ma wielką opasłą sekcję z opiniami, 854 podzielone na 171 podstron paginacji, wszystkie indeksowalne. To nie powinno być zorganizowane w tej formie. Te opinie powinny być przypisane do karty produktu, obudowane schema.org, dzięki czemu moglibyśmy zyskać szansę na wyświetlenie gwiazdek w wynikach wyszukiwania, no a tym samym zyskać przewagę konkurencyjną, bo z tego co widziałam, konkurenci ich nie mają. Okej, to w sumie koniec tego malutkiego audytu. Jako takie podsumowanie na pewno rekomendowałabym przegląd starych przekierowań, bo widziałam, że tutaj coś poszło nie tak podczas migracji. Warto przygotować strategię indeksacji i crawlowania dla tych niskiej jakości stron. Warto również popracować nad performancem, a docelowo zrezygnowałabym z loadera, który gdzieś tam maskuje pewne niedociągnięcia. No i tutaj mamy również zmiany związane z elementami on-page, nagłówków, a także linkowania wewnętrznego pomiędzy stronami, produktami, kategoriami. No jako dwa ostatnie elementy to praca nad rozbudową kart, no i obudowanie ich schema.org, bo to są rzeczy, które mogą w dość szybki sposób nam poprawić jakość całej strony. Okej, to wszystko z mojej strony i ja dziękuję za uwagę. Dziękuję, dzięki Mario, świetnie, podobało mi się. Taki właśnie bardziej ten waterfall jednak, bo też kiedyś bardzo często robiłem dużo takich technicznych rzeczy i też zawsze zwracam na to uwagę, że są rzeczy, które się ładują i no i spowolniałem właśnie tą stronę, że rzeczywiście ładują się rzeczy, które w backgroundzie, które tak. W tym momencie. Świetnie. Tak. Przejdźmy do, może są jakieś pytania od publiki z live chata, czy są jakieś? Nie, nic nie widzę. Chłopaki, Bartosz, Tomasz, macie jakieś pytania dotyczące audytu Marii? Znaczy, patrząc na to, co tam Maria przeglądała, zresztą już wcześniej też oglądaliśmy ten sklep, to tak najbardziej mnie zastanawia jakby fakt tego, jak to jest optymalizowane, czy jak byś poradziła komuś ten waterfall odgruzować, żeby to zaczęło się dodawać, czy po prostu przebudowałabyś wszystkie skrypty, jak byś do tego podeszła? Wiesz co, no pierwsze pytanie to poszłoby do dewelopera, dlaczego tak, bo szczerze powiedziawszy to w jaki sposób i w jakiej kolejności są ładowane te zasoby troszeczkę mnie zdziwiło, odstają od powiedzmy większości przypadków. Na pewno zaczęłabym od przeglądu CSS-ów i JavaScriptu, żeby to troszeczkę odchudzić, może scalić, może wywalić, może możliwe jest tak, że w tych plikach są nieużywane partie kodu, no i na pewno te rzeczy powinny iść na górę, tak? Powinniśmy je załadować jako pierwsze, a później zająć się renderowaniem rzeczy, które są poniżej. Jest masa rzeczy innych optymalizacji, których w sumie nie wspomniałam, można preloadować fonty, jest optymalizować grafiki, których jest masa na stronie, więc no i obszar do poprawy jest potężny. Ja wybrałam taki troszeczkę mniej oczywisty i może trochę ciekawszy niż załóżmy optymalizację grafik. Dobrze, świetnie, dzięki. Tomasz, jesteś gotowy? Oczywiście, dajcie mi kilka sekund. Mhm. Jeszcze odpalam. Czy wszyscy widzą moją prezentację? Ja widzę. Wszystko śmiga tam. Okej, świetnie. To zaczynamy. Więc ja się zająłem głębszą analizą serwisu virtualo.pl. Jest to jeden z popularniejszych sklepów internetowych sprzedających e-booki oraz audiobooki. Dlaczego wybrałem akurat ten serwis? No z prostego powodu, gdyż lubię czytać e-booki na Kindle, więc jakby to jest serwis, który jakby jest bliski mojemu sercu. No i zacznijmy od problemu, który widać na pierwszy rzut oka, czyli każdy z audiobooków jest nieindeksowalny. Można się zastanawiać, co jest tego powodem, czy tu mamy błąd dewelopera, czy błąd SEO-wca, ale nie możemy tutaj dyskutować z liczbami, tak? Według Semrusha frazy zawierające słowo audiobook to jest około 600 tysięcy wyszukiwań miesięcznie, czyli to jest potencjalny ruch, który jest tracony przez serwis virtualo.pl.
dalszej części zająłem się analizą linkowania wewnętrznego. Jak wiadomo, linkowanie wewnętrzne, szczególnie w przypadku dużych stron, jest bardzo ważne. I tutaj akurat mamy sortowanie produktów od najstarszych do najmłodszych. Dlaczego to jest złe? No, po pierwsze, wskazujemy za pomocą tego linkowania wewnętrznego, że dla nas najważniejsze podstrony to są właśnie te najstarsze książki. No i tu jest pewien paradoks, gdyż te najstarsze książki z biegiem czasu tracą swój potencjał wyszukiwania, czyli staramy się rankować na rzeczy, które i tak są wyszukiwane coraz rzadziej. Po drugie, znacznie utrudniamy Google Botowi dostęp do najnowszych produktów. A po trzecie, no nie jestem pewny, czy rzeczywiście użytkownicy chcą widzieć najstarsze książki. No akurat tu mamy branżę informatyczną, gdzie po tych 6 czy 8 latach, no to te książki no nadają się jedynie na makulaturę, tak? No, jest jedna branża, która by chciała jakby takie pozycje od najstarszej do najmłodszej. Jest to branża antykwariatów, ale czy rynek antykwariatów rzeczywiście jest taki duży, prężny, żeby specjalnie pod nich robić sortowanie i ustawiać je jako defaultowe? No, nie jestem przekonany. Ale problem jest głębszy. Ja przecierałem oczy ze zdumienia i próbowałem się uszczypnąć kilka razy, żeby się upewnić, że rzeczywiście to nie jest sen, ale zobaczyłem sobie, że sekcja polecanych produktów, czyli sekcja, która znajduje się w stopce, prowadzi do produktów, które się w ogóle nie sprzedają. Tu mamy akurat sortowanie domyślne według ilości sprzedaży od najniższej do najwyższej. No oczywiście traci na tym SEO, no ale też tracimy w ten sposób użytkowników. No, mogę to porównać do sytuacji, kiedy idę do sklepu, proszę sprzedawcę o jakąś rekomendację, on mi pokazuje półkę z zakurzonymi książkami i mówi, że one na pewno spełnią swoją rolę. No coś jest nie tak. No na pewno na tym traci SEO, chociażby pod względem linkowania wewnętrznego. No ale oczywiście na tyle, ile ja rozumiem ten zasadę działania tego biznesu, no to tu nie ma znaczenia, czy sprzedamy, czy Virtualo sprzeda jakieś bestseller, czy nowość wydawniczą, czy rzeczywiście to będą stare książki, bo tu nie mamy problemu magazynu, w którym rzeczywiście zainwestowaliśmy w jakieś książki i je trzeba koniecznie sprzedać, żeby po prostu nie zalegały na magazynie. Tu mamy do czynienia z dobrem wirtualnym, które można sprzedać zarówno audiobook, można sprzedać zarówno jakąś nowość wydawniczą, jak i bestseller. Więc tutaj nie ma to znaczenia, więc nie rozumiem podejścia zastosowanego przez serwis Virtualo. Chciałbym też podzielić się moimi spostrzeżeniami na temat kanibalizacji słów kluczowych. No i Virtualo rankuje rzeczywiście na ważną frazę w tej branży, czyli na frazę EPUB. No i czy można już świętować? Moim zdaniem nie. Już tłumaczę dlaczego. Po stronach, która rankuje na to, no to jest poradnik dotyczący różnych formatów e-booków. No i akurat mamy tutaj troszkę tekstu, ale brakuje w ogóle linków prowadzących do listingów książek w tym formacie. Czyli jeśli ja jestem osobą, która chce znaleźć tylko informacje o danym formacie, jasne, to spełni moje oczekiwania. Ale jeśli już chcę, jestem bardziej ukierunkowany, chciałbym znaleźć książki w tym formacie, no to jednak Virtualo w tym konkretnym przypadku nie spełni moich potrzeb. I mam wtedy do dyspozycji dwa warianty. Pierwszy jest taki, rzeczywiście przebrnąć przez strukturę serwisu Virtualo i znaleźć te książki w odpowiednim formacie, a dwa, wrócić się do wyników wyszukiwania i pójść do konkurencji. No nie trudno odpowiedzieć na pytanie, co przeciętny użytkownik zrobi. Drugi przykład dla frazy darmowe e-booki. Virtualo przygotowało dwie podstrony. Pierwszy to jest typowo nakierowany na darmowe e-booki, a drugi, no to mamy e-booki oraz audiobooki. No i jak sobie zajrzałem na te podstrony, okazuje się, że ta pierwsza, typowo z e-bookami, jest bardzo funkcjonalna, a użytkownicy mają szerokie opcje filtrowania. Ta druga jest jakby jej przeciwieństwem. Tam nic nie można zrobić, nawet nie można zawęzić listy
do e-booków, czyli musimy przeglądać e-booki oraz audiobooki na jednym listingu, nic dalej nie możemy zrobić, nawet wybrać kategorii. No i paradoks jest taki, że to właśnie ta druga strona rankuje na to hasło. Dlaczego to jest złe? No przede wszystkim trzeba się zastanowić, kto szuka darmowych e-booków. W mojej opinii to są osoby, które jakby dopiero zaczynają swoją przygodę z e-bookami, no i chcą po prostu zobaczyć, jak to wygląda. I najprawdopodobniej na tym etapie jeszcze w ogóle nie znają serwisu Virtualo, więc wchodzą na Virtualo, bo rankuje wysoko na to hasło, no i okazuje się, że dla nich ta podstrona jest bardzo niewygodna i już sobie w głowie zostaje informacja, ok, Virtualo to jest ten serwis, którym nie można nic, nie można w ogóle filtrować, nie można zawierać kategorii, co oczywiście jest błędnym skojarzeniem, ale dlatego, że akurat to jest jeden z nielicznych listingów, który rzeczywiście tak się zachowuje, ale tak właśnie takie wyniki dostają ludzie w Google, więc na to trzeba zwrócić baczną uwagę, czy rzeczywiście top 3 jest tutaj wystarczające, czy nawet top 1, czy jednak trzeba pójść dalej i zastanowić się, czy rzeczywiście te strony spełniają swoją rolę, czy rzeczywiście odpowiadają na konkretne intencje użytkowników. No i tutaj akurat Maria w serwisie Ramka pokazywała przykład, w której serwis nie rankował na longtaila z powodu właśnie duplikatów title, mało generycznych H1-ek. Tu mamy dosyć podobną sytuację. Bardzo często, tu akurat mamy powtórzenia w liczbie ponad 10 tysięcy, bardzo często po prostu te tagi title i tagi H1 się powtarzają, co bardzo utrudnia robotowi Google rozpoznanie, o czym jest dana podstrona, no i oczywiście automatycznie wiele podstron właśnie przez to nie rankuje. No i oczywiście tutaj musimy zadbać, szczególnie w przypadku dużych struktur, o odpowiednią jakość poszczególnych witryn. Chodzi o to, żeby słabej jakości podstrony nie znajdowały się w indeksie Google'a. Przykład, muszę się napić wody. Przykład to jest filtrowanie na stronach tłumaczy. Możemy filtrować cenę darmowe do 10 zł i tak dalej. Ostatnio wpisywałem właśnie w Senuto taką frazę jak tłumacz, książki przetłumaczone przez Mirosława Śmigielskiego, to jest właśnie nazwa, to jest właśnie nazwisko tego tłumacza, w cenie do 20 zł. Sam się zdziwiłem, ale okazało się, że tych wyszukiwań było 5 tysięcy miesięcznie, co jest bardzo dużą wartością. Nie no, żart. Tego tak naprawdę nikt nie wyszukuje. Więc skoro nikt tego nie wyszukuje, to nie widzę tutaj sensu indeksowania tych filtrów. Filtrowanie dla użytkowników jak najbardziej, filtrowanie dla botów, tutaj trzeba się naprawdę zastanowić, czy jest rzeczywiście sens. Szczególnie, że to prowadzi do masy podstron o wątpliwej jakości, bo jeśli dany tłumacz, czy tam nawet autor lub wydawnictwo opublikowało powiedzmy 5 książek, co jest dosyć częste, no to dany filtr zajmuje jedną książkę, przedstawia na przykład jedną książkę, co jest jawnym fin contentem. No i oczywiście tutaj zajrzałem na strony produktowe, linki do powiązanych produktów, do powiązanych e-booków są generowane JavaScriptem, więc tutaj naprawdę trzeba by było się upewnić, że Google jest w stanie te linki zobaczyć. To, co proponuję, to wziąć jakąś próbkę adresów, no i sprawdzić w GST. Jest tam specjalne narzędzie, które pozwala sprawdzić stan zaindeksowania danej podstrony i tam zobaczycie kod, którym trzeba będzie sprawdzić, czy te linki są widoczne. No i przejdźmy do budżetu robota, który jest bardzo istotny w przypadku dużych struktur i się okazuje, że wiele e-booków, wydaje mi się, że chyba nawet większość, posiada kilka wariantów. Jest to oczywiście wariant główny, który jest indeksowalny oraz wariant poboczny, który jest nieindeksowalny. No i w takim przypadku robot z Google ma dwa razy więcej pracy. No i kto z was chciałby wykonywać dwa razy większą pracę za te same pieniądze? No chyba nikt. No i wielu SEO-owców może powiedzieć, no okej, ale tam jest no index.
po części mają rację, ale w przypadku dużych stron, dużych struktur, okazuje się, że może się dojść do sytuacji, w której ta liczba stron na NoIndex jest bardzo, bardzo duża i powoduje, że robot Google, musząc odwiedzić te strony na NoIndexie, przestaje krolować aktualne nowości, no bo budżet robota nie jest w stanie się, powiedzmy, podwoić w danym momencie. I tu mam idealny przykład. Robot Google, żeby zaindeksować stronę, witrynę, która ma 6 milionów podstron, musiał tak naprawdę odwiedzić ponad 100 razy więcej podstron, żeby to zrobić z powodu właśnie jakiegoś buga, który powodował, że była tak duża liczba stron na NoIndexie. Więc takie rzeczy trzeba sprawdzać, warto tu też przeanalizować logi. No i inne pułapki do Google Bota, no to są sortowania, filtrowania oraz bugi w strukturze. No i mamy w przypadku Virtualo taką kategorię, taką sekcję, która się nazywa News. I wydawałoby się, że to jest sekcja, która przedstawia właśnie newsy czy tam artykuły, ale nie, to jest właśnie kopia struktury, kopia listingu e-booków. No i pewnie wielu z was już teraz ma w głowie konkretny plan optymalizacji Virtualo, co jest na pewno bardzo dobre, ale ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, że tak naprawdę ta prezentacja jest dość ograniczona czasowo, więc też nie mieliśmy dostępu do wszystkich danych oraz nie ma, no przede wszystkim nie mamy dostępu do logów serwerowych oraz do Google Search Console. Ja w takim przypadku nie decydowałbym się na jakiekolwiek optymalizacje bez zaglądnięcia do właśnie tych źródeł, gdyż to jest po prostu niezbędne. No i oczywiście musimy przeanalizować wymagania oraz sytuację biznesową klienta. W tym przypadku pokazałem, że audiobooki są nieindeksowalne i ja uważam, że za to za duży błąd. Ale może się okazać równie dobrze, że Virtualo zdecydowało się nie indeksować tego, no bo stwierdziło, że i tak nie mają zysków z audiobooku, więc chcą się wycofywać z tego indeksu. Więc na takie rzeczy też trzeba zwracać uwagę, żeby nie proponować klientowi coś, co jest jakby niezgodne z ich modelem biznesowym. No oczywiście, jak w każdym audycie, musimy nadać temu odpowiednie priorytety. No i odpowiednia kolejność działań. No akurat tu mamy taką sytuację, że jest dosyć jasne, że robot Google niepotrzebnie spędza czas właśnie na stronach wydawnictw, tłumaczy czy być może autorów. Jednak w takim przypadku trzeba by było najpierw sprawdzić w logach, czy rzeczywiście robot Google jest w stanie chociażby crawlować, przechodzić przez podstronę głównego listingu e-booków. Bo mamy tam Canonical na pierwszą stronę paginacji. No i trzeba było się zastanowić, czy rzeczywiście on nie blokuje w tym przypadku możliwość crawlowania, czy po prostu robot Google, czy algorytmy Google nie zdecydowały, że jak tam jest Canonical, to nie będą odwiedzały kolejnej strony paginacji. I możliwe, że to jest właśnie jedyna, że te listingi tłumaczy czy autorów, to jest jedyny sposób, przez który Google odwiedza nowe linki. Więc jakby tutaj naprawdę liczy się odpowiednia kolejność działań, tak, żeby, bo nie chodzi o to, żeby widoczność serwisu spadła, ale żeby były wzrosty, czego wszystkim życzę. No i dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji. Mam nadzieję, że się podobało. Fajny Tomek, dzięki. Technicznie, mocno technicznie. Mi się to bardzo podobało. Pytania jakieś są? Ja nie mam do ciebie żadnych pytań właściwie, bo mógłbym cię zalać tymi pytaniami, i wiesz, ale też jest i czas. Więc może szybko się zapytam, czy Bartosz ma jakiś challenge, pytanie do ciebie? Nie, myślę, że tutaj już Tomek wystarczająco rozwinął swoją myśl, więc nie mam pytań. Maria, jakieś pytanie do Tomka? Nie? Czyli wszystko jasne, dobra. Sprawdźmy jeszcze czat. Na czacie nie ma pytań, czyli tak naprawdę wszystko albo wydaje się jasne, albo po prostu nie ma pytań, bo było bardzo tak technicznie, że nie każdy wiedział po prostu nie, o co chodzi. Mam nadzieję, że to było ciekawe i tak. Dobra. Będzie inspiracją dla wielu SEO-owców. Przejdźmy do Bartka.
zanim przejdę do Bartka, tak jak obiecałem, chciałem wspomnieć o jego fanfaktach i uwaga, tutaj mam taką notkę o nim, że Bartosz początkowo żył z afiliacji i jego zajęciem była konfiguracja kilkunastu serwerów budujących 4 miliony zweryfikowanych linków na minutę i na pewno są to serwery od Roberta, tak? W tamtym czasie jego największym osiągnięciem było wbicie się na top 1 na frazę, uwaga, live sex w google.com. To jest naprawdę ciężko. Szacunek dla ciebie w ogóle, Bartek, od razu. Z czasem Bartek tutaj ma napisane, że w okolicach 2013, tak, wraz z Wojtkiem założyliście Elevate, agencję, tak, która miała się specjalizować w technicznym SEO i content marketingu. I tutaj napisałeś, że była ogromna reakcja w branży na takie założenie, tak? To o co tutaj ładnie chodziło? To chyba nie muszę tłumaczyć, jak to się działo, jak w Polsce ktoś powiedział, że chce pójść w stronę tego. Bardziej white hatową. No ogólnie byliśmy kompletnie wyśmiani przez chyba wszystkich dookoła. No i dopiero z czasem te realia się troszkę zmieniły. Aha, rozumiem. Aha, w ten sposób. Jeszcze ja przebywałem za granicą dłuższy czas, więc nie byłem w 2013, byłem wtedy całkowicie poza Polską, także nie wiedziałem w ogóle, co to jest, jak to wygląda w Polsce, SEO. No ciekawie, że to powiedziałeś. Zawsze tę historię trochę liznę. Powiedz mi, co nam dzisiaj przygotowałeś? Już się. Słuchaj, dzisiaj będę mówił o suple.pl. Czekaj, potrzebuję swój ekran. To zawsze jest z kilkoma monitorami wyzwanie. Dobra, czekaj, najpierw muszę podszerować ekran. Dobra, daj mi sekundę, bo to jest naprawdę niezbadane są. Są wyroki PowerPoint. Jest, coś widzę, że wchodzi, ładuje się, świetnie. Dobra, tapeta. Dobra, czekaj. Dzisiaj robiłem ten test i za każdym razem na innym monitorze mi to wskoczyło. Dobra, wszystko działa? Tak, ja widzę. Super. No to nie ma co, lecimy z tematem. Dzisiaj mówimy o suple.pl. Wybrałem tą domenkę, ponieważ patrząc na to, jak ona spadła ostatnio i też patrząc, jak krótko była w górze, że tak powiem, uznałem, że pewnie będzie to jakaś ciekawa historia i się nie pomyliłem. Stronka, jak widać, wyskoczyła, ona zajmuje się suplementami, jakby jest takim trochę pośrednikiem sprzedaży suplementów. Ona wyskoczyła tak na końcu 2017, początku 2018 i tak samo jak wyskoczyła, no tak samo szybko ostatnio zaczęła spadać. I zanim zaczniemy tam analizować dokładnie, jak to się działo, zobaczmy, skąd ten ruch do niej idzie. Patrzę na to dlatego, że w Polsce, która jest jakby troszeczkę jeszcze i tak wolniejsza z ruchem mobilnym, no już się powoli też dzieje tak jak na świecie, bardziej po zachodniej stronie, czyli desktop ogólnie umiera. No, Google.pl ma 30% ruchu desktopowego, ale już te strony medyczne, takie jak MedMe czy DOS, mają od 6 do 16%. Więc ten ruch desktopowy jest praktycznie szczątkowy w stronach, szczególnie takich, które szukają takich krótkich informacji. Dla suple.pl to jest 8% ruchu desktopowego, 2% tam ruchu tabletowego i 90% ruchu mobilnego. Więc tutaj widzimy dość jasno, że, no, że praktycznie no, można założyć, że 92% ruchu to jest ruch mobilny. Pierwszą rzecz zazwyczaj w takich momentach, na którą patrzymy, to jest patrzymy sobie w mobile friendly test, jak to wygląda. No to jest super, strona jest mobile friendly, ale trochę przewrotnie uciąłem ten screenshot. No, widać, że jest mobile friendly, dlatego że Google nie widzi w ogóle kontentu. No i przy 92% ruchu mobilnego no jest to dość duży kłopot. Widząc, że Google nie widzi tego kontentu, no uznałem, że następnym krokiem jest spojrzenie dlaczego. No, zazwyczaj to się dzieje przez jakiś tam trochę cięższy kod, trochę przeładowanie skryptów, tak jak w przypadku Marii. Więc następnym krokiem spojrzałem sobie na web performance suple.pl. Używając też danych z Chrome UX Report, no zobaczyłem sobie, ok, no nie jest tutaj szałowo, no first contentful paint dzieje się szybko, czyli pierwszy wartościowy content rysuje się, czy tam maluje się na przeglądarce w ciągu szybko, no tylko w przypadku 8% przypadków.
Porównując następną metrykę, taką jak DOM Content Loaded, czyli tak wstępne przetworzenie tego JavaScripta, upraszczając to, no to dla Suple.pl mamy 9%, dla na przykład DOS, który jest jakby bezpośrednim konkurentem, to jest o wiele, wiele szybciej. Przechodząc do testów w realu, no przy ruchu desktopowym strona ładuje się nie tak strasznie źle, bo około 3 sekundy, ale już przy trochę starszym urządzeniu mobilnym, tylko jedna rzecz, którą tu zrobiliśmy, to spowolniliśmy procesor, to jest mniej więcej do poziomu takiego Motorola G4. I tutaj już widzimy, że to skoczyło do 13 sekund. Widzimy, że tutaj już na dzień dobry smaży się, jak nie wiem, czy widzicie na ekranie, tutaj smaży się procesor tej komórki, bateria leci w dół w tempie zastraszającym, więc widać, że coś tu się dzieje. Więc no, można jasno zauważyć, że tu jest jakiś problem z JavaScriptem. Oczywiście no, tutaj żartem jest to, że Strasburger pomylił Java z JavaScriptem, taki suchar w sucharze, więc zobaczmy, jak ten, jak to ładowanie tej wersji mobilnej bez JavaScriptu działa. Z wyłączonym JavaScriptem, z tak samo ustawionym procesorem tego urządzenia mobilnego, strona załadowała się w 5-6 sekund, więc mamy już 13 spadek na 5-6 sekund tylko przez wyłączenie JavaScripta, który też, szczerze mówiąc, patrząc na tą stronę, wiele tam nie zmienia. Więc to jest prosta diagnoza tego web performance'u, nie wchodząc w zbyt wiele detali. No ktoś troszeczkę zaszalał sobie z JavaScriptem. Idąc dalej, patrząc zazwyczaj w takich portalach troszkę większych, kontentowych, jak to wygląda z indeksacją, przyjrzymy się, jak indeksują treści. No i tutaj oni głównie skupiają się na różnych suplementach, lekach, więc w przypadku na przykład Mendiol, nie wiem, co to jest ogólnie za lek, ale widać, że oni mają dwa landingi adresujące ten sam problem. Jak się przyjrzycie tutaj, jak mamy frazę ulotka, no to ona jest na domenie głównej i tutaj na tym drugim landingu, więc są dwa landingi targetujące na jeden stricte całą ulotkę, a drugi jakby produkt i ulotkę. Więc tutaj mamy jakąś kanibalizację, która jest no na pewno problemem, bo ona się powtarza dla wszystkich produktów jakby jeden do jeden. Następnym problemem, który jest problemem na razie teoretycznym, jest brak kanonikali. W całej strukturze kanonikali nie ma i mimo, że ta struktura nie jest na tyle dynamiczna, żeby to jakoś, przynajmniej z tego momentu, jak szybko na to popatrzyłem, wybuchło na ten moment, no to można ich troszkę strollować, poindeksować im takie URL, na przykład, gdzie jest kilka training slashy, które też zwracają kod 200. Więc tutaj no, jest dość duży potencjał na to, że z jakiegoś prostego powodu, czy czyjej złej woli ta strona mogłaby się nagle powiększyć kilkukrotnie. Więc te kanonikale są takim trochę na pewno zabezpieczeniem, podstawą, żeby to ogarnąć. Takim trochę śmiesznym żartem jest ich click robots, który nie ma żadnej linii związanym z liniami, które się daje w robots.txt, jest tylko ten taki boilerplate, gotowy formułka z jakiejś templatki i link do sitemapy. Więc tutaj ten robot no, praktycznie nie istnieje. Tak czy inaczej, patrząc na to wszystko, duplikatów, patrząc na całą strukturę, no jest trochę, jest tutaj około tam 2000, ale nie jest aż tak źle, jakbyśmy się mogli spodziewać, więc widać, że coś tu się działo, że nasi tu byli, że ktoś tutaj coś już podziała, więc powiedziałbym, że ta duplikacja no jest problemem, ale takim no nie jest na pewno topowym priorytetem dla Suple.pl. Więc idąc dalej, przyjrzymy się temu, co dokładnie poleciało w czasie tych największych spadków. Kiedy Suple sobie poleciało, wtedy tak naprawdę dość mocno, nie wiem ile to było dokładnie, ale obstawiam, że no przynajmniej z 50%, to wtedy poleciały głównie keywordy targetujące różnego rodzaju suplementy, więc poleciały, to są z daty tam z sierpnia tamtego roku, keywordy, które poleciały przy tym największym spadku i poleciały głównie suplementy, więc patrząc na to, że poleciały te suplementy dla Suple.pl, no to zazwyczaj patrzymy, kto wtedy wygrał, jakie landingi Google w jakiś sposób, jakie strony nagrodził, że tak powiem, podczas tego update'u. No to widzimy, że wygrał DOS, widzimy, że wygrało Ceneo, do którego zresztą Suple przekierowuje swój ruch, wygrał Medonet i strony, które troszeczkę inaczej są skonstruowane pod względem tych stron produktowych. Więc tym stronom produktowym się chwilkę przyjrzyjmy. Tutaj patrząc na DOS, to widzimy, że no, no tutaj ich produkt, nie widać może tego aż tak dobrze na screenshocie, ale mają dość rozbudowaną tą stronę produktu.
jednak na co zwróćcie uwagę, można bardzo prosto dodać sobie ten produkt do koszyka i go kupić po prostu. Nie? Tutaj no niestety suple.pl nie ma takich plusów, ponieważ suple.pl przekierowuje was do Ceneo, a Ceneo przekierowuje was do jakiegoś sklepu takiego jak na przykład dos.pl. Więc tutaj nie za bardzo widzę jakąś wartość z punktu widzenia wyszukiwarki, aby tą stronę podpromować, bo ani nie ma więcej kontentu, ani nie ma jakiegoś unikalnej wartości dla użytkownika na tym etapie. I mówiąc o tym, spójrzmy na Your Money, Your Life i Doorway Pages, które jakby to jest taka moja wstępna diagnoza, że może gdzieś w tych okolicach jest ten problem z domeną suple.pl i zacznijmy od Doorway Pages, które są, no to już w pewnym sensie zobaczyliśmy, że to się dzieje, więc no Tomek, Maria zapomnieli o najważniejszej rzeczy w prezentacji, nie mieli żadnego cytatu z Wikipedii, więc naprawię ten problem szybko. No i tutaj szybko patrząc na definicję doorway page, przetłumaczyłem tak z grubsza, więc przepraszam za ewentualne niedociągnięcia, ale doorway page dzielą się na dwa rodzaje. To takie wredne doorway pages, które od razu was przekierowują i to takie bardziej wyrachowane. Tak więc bardziej wyrachowane doorway pages są nazywane content rich doorways i są projektowane tylko po to, aby zdobyć lepszy ranking i później za pomocą call to action albo różnych innych działań przekierować ten ruch do następnej strony. Więc patrząc znowu na tą stronę, mamy tu jakiś minimalny content, który powiedzmy adresuje, co to jest ten Tormentio i mamy od razu przekierowanie do Ceneo, więc jest to forma dość jasna doorway page i zakładam, że mogą mieć to troszkę wspólnego z ich no, niepowodzeniem w wyszukiwarce. Patrząc na następne rzeczy, Your Money, Your Life, czyli tutaj te rzeczy, które budują w pewnym sensie zaufanie do danej witryny, to mamy tutaj taki problem, że wideo coś mi nie poleciało. Mamy taki problem, że PowerPoint wisi. Mamy taki problem, że ta strona nie jest zbyt obfita w treści, mówiąc delikatnie, i wygląda troszkę tak, jakby była zbudowana przez osoby no, z mniejszym autorytetem, z mniejszą wiedzą. Nie skroluje mi się tutaj PowerPoint, ale ogólnie no, jest tam bardzo mało tych treści, bardzo mało zdjęć. A więc zaczynając od najgrubszego moim zdaniem problemu tutaj, to od jakiegoś czasu obserwujemy taką zmianę, którą zresztą teraz staram się opisać. Roboczo ją nazywamy tutaj u nas average is over, czyli wszystkie strony, które ktoś sobie zrobił tak, żeby troszeczkę tego ruchu załapać, afiliacyjnie może go przekierować, gdzieś tam stażysta czy jakiś juniorek pisze teksty na 500 słów, żeby ten ruch załapać, to wszystko się skończyło już parę lat temu. Ale Google tak dość mocno zabrał się za ten problem niedawno, no i wszyscy, którzy gdzieś zaczęli w ten sposób zdobywać ruch poprzez no, budowanie takich stronek, które mają taki content, no nie wnoszący świeżego powiewu, przepisane gdzieś z internetu, te strony lecą. Drugi problem dla mnie największy w suple.pl jest zrozumienie zapytania, czyli w jakiej sytuacji ja szukam informacji o włókniaku. To jest dość ciężki temat, to jest dość poważny temat i zazwyczaj dzieje się podczas jakiejś formy mikromomentów, czyli nie wiem, siedzę u lekarza, dostaję diagnozę, sprawdzam, co to jest, nie wiem, dzwoni do mnie ciocia, że ma włókniaka, czy nie wiem, coś takiego, sprawdzę, co to jest włókniak. Jest to zapytanie zazwyczaj z komórki, które dzieje się szybko, no ale w takich wypadkach, żeby zakończyć to zapytanie, potrzebujemy wiedzieć dokładnie, czego ci ludzie potrzebują. Czyli jeśli ja szukam informacji o włókniaku, to potrzebuję wiedzieć, jak on wygląda, potrzebuję mieć obrazek, czego tutaj zabrakło, jest to jakiś stokowy obrazek jakiegoś załamanego gościa. Potrzebuję może mieć definicję, listę i tak dalej. Przechodząc do tego, do następnego kroku, no to jeśli chcę przeczytać coś o włókniaku i jakby podjąć z tym jakieś decyzje, muszę wiedzieć, kto napisał ten tekst. Czy napisał go, no tutaj tak jak w przypadku bezimienny autor, czy napisał go po prostu dziennikarz, czy napisał go lekarz, czy napisał go autorytet w leczeniu włókniaka. No tutaj w ogóle tego pola autora nie ma, co troszkę wskazuje na to, że ta strona może być niestety odbierana jako strona bardziej spamiasta, że tak powiem brzydko, niż inne strony w tej branży. No ale teraz przejdźmy do najbardziej ciekawej chyba części dla większości nas, kiedy analizujemy strony w Polsce, czyli do profilu linków.
No i tutaj to jest bardzo proste, zmieściliśmy się w dwóch slajdach. Profil linków cały praktycznie tej domeny to jest wygasłe domeny i przekierowania, to są na przykład nie, Ziemia Kielecka, Pilczek i Multitrain, przekierowane do domeny suple.pl, więc to jest jedna część, no ale 90% profil linków to są linki w jakiś sposób spamowane po forach, tutaj mamy Madzie przez 2Z pisano 56, która słyszało African Mango, no i linkuje do tego African Mango na suple.pl. No, jest to o tyle bolesne, że to się wydarzyło nie w 2007 czy 2008, tylko jeszcze w 2018, więc no tutaj nie ma za bardzo tłumaczenia na 90% linków pochodzącego z fora. Więc podsumowując, nie za bardzo na ten moment widzę jakąś opcję, przy której suple.pl bez jakiejś gruntownej przebudowy swojej strategii mogłoby rankować. Myślę, że tych problemów jest sporo, zaczynając od tych technicznych z wersją mobilną do profilu linków, do wartości strony, więc na pewno tu jest dużo pracy przed właścicielem, żeby to kompletnie przebudować i stworzyć jakąś strategię, która wnosi taki unique selling point, unikalną wartość dla użytkowników. To wszystko. Dziękuję uprzejmie i... Bartosz, super, świetnie. Bardzo mi się podobała Twoja prezentacja. Mam takie pytanie do Ciebie. Jeśli załóżmy, ja jestem tym właścicielem i teraz ze mną rozmawiasz i to ja jestem tym suple.pl, jakie jest, załóżmy, jedziemy z tym tematem, naprawiamy tą stronę dzisiaj, co byłoby pierwsze, za co byś się wziął w ogóle? Jaki byłby pierwszy priorytet? Sobie, to jest taka trochę zawsze taki żartobliwy, roboczy test, który sobie robimy w Tajwanie. Mhm. Powiedzmy, że teraz ty, Miłoszu, jesteś właścicielem suple.pl i widujesz to, chcesz sprzedać to za 10 milionów inwestorowi. Powiedz mi, czym jesteś unikalny od wszystkich innych stron na rynku i dlaczego mamy kupić cię za bańkę nawet, no nie wiem, za 100 tysięcy. Czyli rozumiem, że... No tutaj jakby ta dyskusja z twojej strony, gdybyś był trochę lepszym aktorem w tej naszej zabawie, z twojej strony, byłaby taka, że no, w momencie, kiedy ktoś mówi, ok, zrobimy stronkę, znajdziemy kogoś, kto napisze nam teksty na 500 słów przepisujące, co jest już w internecie i będziemy przekierować ludzi do Ceneo, jest takim pomysłem, który pewnie wiele razy się pojawiał w 2007 jeszcze. Jeszcze może za czasów, kiedy ja kupowałem serwer od Roberta, nie chciałam, może byśmy uznali wszyscy tutaj kolektywnie, że to jest super pomysł. No w 2019, no sam wiesz, no, przy tym jak dużą teraz mamy opcję wyboru super stron o tematyce medycznej, szczególnie, że to wybuchło kilka lat temu, ogólnie tematyka medyczna. Tak. Od danego lekarza do medii, do wszystkich tych rzeczy, gdzie piszą faktycznie lekarze, nie? gdzie te porady na temat tego włókniaka da ci doktor, profesor habilitowany, który tego włókniaka leczy. To taka stronka przejścia na Ceneo. No tutaj musiałbym naprawdę z tym właścicielem spytać się, no słuchaj, czy mamy jakąś opcję, czy mamy z czym pracować, żeby wyszukiwarka ci wybrała. No bo czemu nie mają wybrać Ceneo, skoro tutaj tak jest przekierowany ruch? Ceneo ma bardzo dużo fajnego kontentu. Czemu nie mają wybrać właśnie dos.pl, gdzie możesz od razu to kupić, nie? Więc no, ta rozmowa byłaby trochę mniej techniczna i zazwyczaj w takich przypadkach no, to nie jest już coś, co my rozwiązujemy. My po prostu mówimy, że to jest problem z punktu widzenia SEO, że no, nikt nie podlinkuje do tego naturalnie. Użytkownicy się odbijają i koniec. Rozumiem, czyli po prostu problem leży najpierw w USP, tak, w tym Unique Selling Point i zanim w ogóle byście przeszli do jakiegokolwiek audytu czy konsultacji, to przede wszystkim pierwsze pytanie byłoby związane z takim właśnie tym, unikalnym punktem sprzedażowym na rynku, tak, bo ta strona... Musimy mieć co optymalizować, tak, tutaj byśmy wywalili te treści, które są średnie. Jakbyśmy wywalili te zduplikowane produkty, to byśmy zostali z taką dość małą wartością. No to ta strona by jeszcze pewnie by tych rankingów trochę straciła. Więc tutaj, no, to nie wiem, czy to jest też temat, który my powinniśmy rozwiązywać jako agencja SEO. Tak. Go zdiagnozować, ale to już ktoś musi tak sobie zrobić rachunek sumienia trochę. Nie? Aha, w ten sposób. No dobrze, czyli generalnie nie powinno być w ogóle SEO robione, albo tak naprawdę też, bo ja to taki, trochę widzę taki jakby problem właśnie na rynku, niekoniecznie w Polsce, ale chyba wszędzie zgodzi się ze mną, że no właśnie
Ja rozumiem, że wy jesteście techniczną agencją, ale no jak właśnie dobrze to powiedziałeś, że problem jest, nie jest problem w ogóle ze stroną. Nawet jakbyście zaczęli od nowa tą budować stronę, to wy musicie jakby czasami też stawiać się w takiej postaci konsultanta, który tak naprawdę zada takie dobre jedno pytanie właścicielowi danego biznesu, czy to jest jakiś e-commerce, czy cokolwiek innego. Nie jest tak naprawdę SEO tutaj ważne, tylko sam unique selling point. Jak tego nie ma, to tak naprawdę problem leży w głębi w ogóle samego no, no tak, my musimy biznesie, tak? Tak. Przez to techniczne SEO musimy uwypuklić wartość strony. Jeśli nie mamy czego uwypuklić, dokładnie, to wtedy to już nasza pomoc jest tutaj troszeczkę niepotrzebna. Dlatego myślę, że to jest ciekawy case, jeśli chodzi o suple.pl i ogólnie wiele takich stron, które widziałem, że macie zgłoszone, bo ludzie często kombinują, myślą, jak tutaj znaleźć jakiś taki hack, który to wystrzeli, kiedy no, ten pomysł biznesowy od samego początku jest zweryfikowany no, niestety przez algorytmy. No i sami, i pewnie i ty, i ja pamiętamy czasy, kiedy takie rzeczy by żyły i zarabiały dobre pieniądze, no, ale trzeba już gdzieś tam się pogodzić z tym, że już nawet w Polsce, która zawsze troszeczkę jednak ma jeszcze większy rozpęd, jeśli chodzi o takie działania, no to już jest koniec. Czy nie usądzisz, że mogłaby być to sytuacja, że na przykład często właściciel danej strony internetowej nie do końca rozumie, w jaki sposób SEO może mu pomóc i ten po prostu ten jakby pakiet SEO jest mu sprzedawany. Oczywiście wiadomo, że to przez 6 miesięcy będzie to fajnie wyglądało, że coś tam urośnie i tak dalej, do momentu, kiedy przyjdzie algorytm i później nie jest to tak, że jest to tłumaczone, że no niestety był algorytm, my nie mamy na to wpływu jako konsultant czy jako agencja i tak się stało. I powiedz mi, jak sobie radzicie w takiej sytuacji, jeśli na przykład właśnie są algorytmy no i dzieją się takie różne dziwne rzeczy. Jakbyś na przykład... Znaczy, no powiem ci, Miłoszu, że jestem pełen podziwu dla agencji polskich, które sprzedają SEO bardzo małym biznesom w takich małych pieniądzach. Uważam, że to jest najtrudniejsza forma robienia SEO. Ja dzisiaj no, biję się w pierś, nie potrafiłbym wypozycjonować jakoś super ekstra jakiegoś malutkiego sklepiku, który żadnej tej wartości nie ma. Tam, no wiadomo, jak te polskie agencje często sobie radzą i w jaki sposób to pozycjonują. Ale to jest trudne, no bo bierzesz dużą odpowiedzialność, w sumie sam budujesz jakąś wartość tej strony, której ten klient ci nie dał. No stąd zresztą nasza zmiana. No my przeszliśmy głównie w konsultacje enterprise'ów, pracujemy na przykład z platformami e-commerce'owymi całymi, czyli na przykład naszym takim ciekawym klientem jest platforma e-commerce'owa na enterprise'owa na cały świat, gdzie mamy kilkaset sklepów, które na tej platformie stoją. I to jest wyzwanie, z którym jak najbardziej możemy, wiesz, coś podziałać, mamy wartość, widzimy tu jakiś taki to światełko w tunelu. No ale gdybym teraz, no zresztą mamy takie zapytania jakichś takich malutkich biznesów, takie chociażby jak suple, który ktoś zrobił troszeczkę, żeby, nie wiem, dorobić po godzinach, albo może to się przerodziło w taki całościowy projekt, no to, wiesz, naprawdę znam dużo polskich agencji, fajnych ludzi, którzy no, z tym walczą i wiem, że to jest dla nich ogromna frustracja i no, nie zazdroszczę tego. Więc umiem się tutaj poradzić, co się wtedy robi, no to pewnie ktoś inny musiałby tutaj podziałać. Dobrze, no a jeszcze takie mam pytanie, jak ty sobie radzisz na przykład, jeśli z klientami enterprise'owymi, w jaki sposób podchodzisz do klienta i mówiąc, że na przykład jest algorytm powstał i spadł na przykład, co się stało z rankingiem i generalnie z ruchem na stronie i wy jako agencja techniczna, w jaki sposób na przykład tak mniej więcej do tego podchodzicie, do tej sprawy? Tłumacząc to klientowi, czyli na pewno musicie użyć tego języka, który nie jest ekstremalnie techniczny, bo idzie to na pewno do osoby, która jest właśnie mniej techniczna i stąd ma was, tak? Stąd was zatrudnia. Znaczy, no tutaj Miłoszu tak nie do końca, no bo znowu my bardzo, bardzo, na początku mieliśmy trochę opory, no bo wiadomo, umowa z enterprise'em, ubezpieczenie, tak, ileś tam milionów dolarów, dostać to w Polsce też było nam bardzo, bardzo trudno, ale sama praca jest, jakby enterprise i ogólnie duże brandy szukają wąskich specjalizacji, bo oni mają swój już in-house, oni mają swoje zespoły SEO-owe, oni mają swoje devów, więc my tam zazwyczaj mamy z kim rozmawiać. Mamy tam jakiegoś CTO, mamy jakiegoś CMO, który ma dużą wiedzę. I to jest rozmowa na zupełnie innym poziomie. Czyli znowu teraz wracając tę sytuację, jakbyś miał odwrócić teraz, nie wiem, fryzjerowi z Gdańska, tak? Sytuację, nie wiem, dlaczego
jego salon jest pusty, bo spadł po ostatnim update'cie, a miałbyś to wytłumaczyć, nie wiem, dla Airbnb, no to oni jednak mają o wiele większe zrozumienie tego. Oni trochę wbudowali ze sobie biznes, no i większość tych, znaczy po pierwsze rzadko się zdarzają jakieś dramatyczne spadki dla enterprise'ów. To są raczej już na tyle duże jakieś takie, powiedzmy, okręty, które ciężko zatopić w porównaniu do mniejszych, ale ta rozmowa jest na zupełnie innym poziomie. Że ten cykl wdroży trwa latami, nie jest tak, że no to jest inna praca i zazwyczaj te problemy, które są, oni są ich świadomi i jakby liczą się z tym ryzykiem. I chyba nie mam takiego złotej rady, jak wytłumaczyć im, dlaczego spadli. Zazwyczaj to jest, rzadko się zdarza, żeby ktoś z naszych klientów, nawet właśnie takich bardzo, bardzo dużych, nie wiem, z tego Fortune top 50 nawet jak mamy, żeby oni podeszli do tego jakoś emocjonalnie. To już jest po prostu troszkę inny biznes. W ten sposób, czyli bez emocji, tylko fakty, screenshoty To jest dla nich taki maraton, tak, bardziej. Tak, no, Bogu dzięki nie mieliśmy takiego spadku jak Suple, no, dla żadnych klientów. Okej. Okay. Świetnie. Czy są jakieś pytania dotyczące, zobaczmy, czy dotyczące audytu Bartosza? Ja nic nie widzę takiego. Maria, czy chcesz coś dodać? I Tomasz, chcecie challenge'ować w ostatnich minutach Bartka? Nie, no myślę, że temat wyczerpany i to we wszystkich obszarach. Maria, to jest pierwszy raz chyba dzisiaj, gdzie się zgodziłaś w ogóle z Bartkiem dzisiaj, tak? Bo wiem, że się na co dzień nie zgadzasz z nim. No, ustaliliśmy, mam przytakiwać po prostu. Nie wiedziałem, Maria, że masz taki tryb, musisz go częściej używać. Mamy pytanie na czacie, widzę od Pawła, tak? Pawle, pamiętam nasze pierwsze spotkanie, często do niego wracam. Dobra, to brzmiało dziwnie. Więc jak najbardziej, co tu mamy jeszcze? A, powiedziałem 2000, dobra, przepraszam. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ktoś no ale to jest rzeczywiście Paweł Gonta, a Paweł zadał pytanie. Czy Bartosz pamięta nasze pierwsze spotkanie i co z Maserati? to jest coś związane z SEO, czy nie? To był taki trochę zakład, w sensie Maserati, no kiedyś był taki żart, tak. Że jeśli, już nie pamiętam z jakiego tam powodu, że Bartek zbiera na Maserati akurat jakiś link, zbieraliśmy do jakiegoś tego i konkurowaliśmy z Nilem Patelem z jakimś artykułem. Aha. I rzuciłem mema, że Nil Patel chce rozwalić moje Maserati, rzuciłem taki rozwal Maserati i to jest cała historia, która się rozrosła i no Pawle, no, fun fact, tak, Paweł. No, widzisz, priorytety się zmieniły. Dzieci, pies, no, nie zmieszczę się. To już nie te czasy. Okej, okay, świetnie. Fajnie było poznać tą historię. To ja tylko chciałbym teraz tak wspomnieć, że na następny miesiąc SEO Surgery Polska nie będzie, ponieważ będzie duży trening, czyli taka konferencja SEO Race w następnym miesiącu i właściwie wszyscy będą tam. I z tego też powodu doszliśmy do wniosku, że nie będziemy organizować za miesiąc nic, tylko po prostu za dwa miesiące i będziemy ogłaszać niedługo następnych prelegentów na webinarze, tak? To w ten sposób. Jeszcze jeśli są jakieś pytania dotyczące czasu, tak? Bo teraz przeszliśmy na 15:30, wcześniej byliśmy na drugą. Jeśli większość nadal uważa, że później jest lepiej, to dajcie znać, czy to na Facebooku, czy to teraz na live czacie i dawajcie znać, to wybierzemy odpowiednią godzinę. To było chyba było na tyle. Jeszcze chciałbym tylko właśnie powiedzieć, że ten SEO Race będzie, to jest taka czterodniowy trening organizowany przez Roberta Niechciała i przez Damiana Sałkowskiego, więc zapraszam gorąco wszystkich, jeśli macie ochotę, bo to będzie na Mazurach. Podałem linka na live czacie, jakby co. I to będzie na dzisiaj na tyle. Dziękuję bardzo w ogóle całej agencji OneLi za bardzo unikatowe podejście. Nie wiem, czy jeszcze pytania o ten, czy to już zostawiamy? Tak, nie, to możemy jeszcze tak, jak chcesz odpowiedzieć, jasne, oczywiście. Tomku, przetłumaczysz gdzieś to pytanie z forum, bo ja go nie mogę znaleźć albo go nie rozumiem. Utknęliśmy.
Chwileczkę, tylko odświeżę YouTube'a. Ja w międzyczasie odpowiem na jeszcze jedno pytanie. Tam, jeśli chodzi o migrację Saturn, MediaMarkt, no nie przyglądałem się jej niestety, aczkolwiek uważam, że scalenie dwóch brandów na pewno jest dobrym ruchem, szczególnie, że pracowaliśmy kilka razy ze stronami w tej branży w Polsce i wiem, jak ciężko jest, jeśli oni konkurują wewnętrznie ze sobą, sami ze sobą, aczkolwiek pewnie łączna suma ruchu czy łączny ruch spadł, pewnie domyślam się przy całej tej migracji, bo oni mieli pewnie po kilka wyników w top 10. Tomku, czy to, jeśli chodzi o linki, no to jakby nawet te słabe, no nawet słabe się pewnie liczą, no na pewno, tylko pytanie, czy to jest jakby strategia budowania widoczności, czy to jest po prostu jakaś taka próba trochę pościemniania wyszukiwarki. Jeśli jest to próba poszukiwania wyszukiwarki, no nie będę osobą, która to potępia, no ze względu na moją historię, no ale to trzeba się liczyć, że to jest krótkoterminowe. Tutaj widzę, że jest jeszcze pytanie dla ciebie, Bartosz. Mówiłeś... A, co jeśli cała konkurencja, tak? Widzę, dobra, co jeśli cała konkurencja, która jest w stopach, ma profil linków właśnie na forach? Super, to będzie jedynym, który nie ma. No my zaczynając pracę, chociażby, nie wiem, z Morizonem, to było 4 lata temu, no musieliśmy przebrnąć przez dokładnie te same pytania i Morizon no, był wtedy pierwszym polskim jakby takim portalem w tej branży, który zaczął budować linki kompletnie whitehatowo, bez żadnych tam whitepressów, bez żadnych for i tak dalej. No i wybuchł, ruch wtedy wzrósł kilkanaście razy w ciągu 2 lat, więc no, podjęliśmy taką decyzję, no tu chodzi o jakąś świadomość też zarządu. No to jest zawsze trudne. Morizon był dość i jest dość postępowy, więc to jest akurat duży plus. Dobra, dzięki. Świetnie, to chyba to będzie tyle, bo moglibyśmy tak naprawdę odpowiadać i odpowiadać na więcej pytań. Tak jak już podziękowałem, jeszcze raz podziękuję za bardzo techniczny, fajny, taki oryginalne podejście do technicznych, do SEO. Mam nadzieję, że się jeszcze raz zobaczymy, czy na webinarze w Sobraszu, czy prawdopodobnie może we Wrocławiu, albo na jakiejś prezentacji. W takim razie dzięki Wam wszystkim i wszystkim, którzy też dzisiaj przyszli na właśnie webinar. Thank you, Semrush. Miałem to wspomnieć. I to będzie końcówka teraz.